To była bardzo bolesna lekcja futbolu, którą Holandia udzieliła Polsce na PGE Narodowym. Biało-czerwoni przegrali w czwartkowy wieczór 2-0 z Oranje i są w trudnej sytuacji przed ostatnim meczem Ligi Narodów w Dywizji A, ponieważ w Cardiff zagrają z Walią o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Damian Okła, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym meczu i o tym, co przed nami z legendą polskiego futbolu Janem Tomaszewskim. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janie, takie pierwsze ogólne pytanie. Co można w ogóle powiedzieć po takim spotkaniu? Bo tych pozytywów nie było wcale, albo było jakby policzyć na palcach jednej ręki, bo naprawdę wyglądało to słabo. Była to kompromitacja, jeszcze raz kompromitacja. I tutaj wynik jest najmniej istotny, natomiast postawa naszych zawodników. I ja chcę już wyciągnąć wnioski a propos wyjazdu do Kataru. Ta drużyna wczoraj sprawiała dla mnie wrażenie pewnego mistrza Polski, który po zdobyciu mistrza Polski był ostatni w tabeli i groził mu spadek. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi i o jaką drużynę chodzi. I to jest właśnie to. Gorzej grać po prostu nie można. Dlaczego? Proszę państwa, nasi zawodnicy, którzy grają w zachodnich klubach, są trenowani, powtarzam, trenowani i prowadzeni przez najlepszych trenerów świata. Powtarzam, najlepszych trenerów świata, którzy mają nieprawdopodobny autorytet. Czy nasi trenerzy, czy poprzedni, nawet ten Portugalczyk, który nic nie osiągnął i nie prowadził żadnej reprezentacji, czy Jurek Brzęczek, czy mają taki autorytet? No, wydaje mi się, że tutaj nie mają. Nie mają takiego autorytetu. I czym to się objawia? Proszę państwa, jest to niemożliwe, żeby Robert Lewandowski i kilku zawodników podczas spotkania wyrażało swoją frustrację i zachowywali się jak policjanci na skrzyżowaniu. Ty tu. Od tego jest trener. Od tego jest taktyka przedmeczowa, że praktycznie trzeba zrobić jakieś korekty. Dochodzi do tego, że kapitan podbiega w 40 minucie chyba do selekcjonera. No i później selekcjoner się tłumaczy, że no podbiegł, bo trzeba się było do pressingu ustawić na tego zawodnika, który wszedł w pierwszej minucie za swojego kolegę kontuzjowanego. Ludzie, przecież to nie jest piłka nożna, to jest po prostu kawał. Dlaczego? Dlatego, że wymiana była jeden za jeden. Wszedł tak ten sam zawodnik i na tą samą pozycję. Czyli ten pressing no był do niczego i to było widać. Sprawa pressingu. Oni byli przy piłce, Holendrzy, którzy nie zagrali jakiegoś wielkiego spotkania i to jest żenujące, bo co by było, jak oni by dobrze zagrali? W posiadaniu 60% przy piłce. Z tego, powtarzam, 55% na naszej połowie się utrzymywali. My byliśmy 40% przy piłce, z tego, powtarzam, proszę sobie obliczyć, 35% myśmy grali też na naszej połowie. Wymienialiśmy te podania, bo było podanie do bramkarza, jeden do drugiego, do obrońcy i laga, przepraszam, na puste pole, gdzie no, nie było nikogo. Także to nie miało nic wspólnego z nowoczesnym futbolem. I co można jeszcze powiedzieć? No, moim zdaniem, powtarzam, to jest dylemat, który musi rozwiązać, moim zdaniem musi w jakiś sposób rozwiązać prezes Kulesza. Ta drużyna nie ma żadnych perspektyw na jakiś sukces w Katarze. Nawet Van Gaal, który mówił bardzo dużo, mówił prawdę, najlepszy piłkarz świata, najlepszy napastnik na świecie i on chce się skonfrontować. Nawet Van Gaal powiedział, macie naprawdę ekstra zawodników. Wam, no przecież te ostatnie sukcesy, które nasi chłopcy, nasi reprezentanci mają w swoich klubach, nie przekłada się w ogóle na reprezentację. Dlaczego? Jeszcze raz podkreślam.
nie ma autorytetu w zespole i moim zdaniem bez względu na wynik, jaki będzie w Walii, czy awansujemy, czy nie, bo Walijczycy naprawdę są przeciętnym zespołem i jadą tam moim zdaniem na trzy mecze. Jak wyjdą z grupy, to będzie ich wielki sukces. I tutaj trzeba dokonać moim zdaniem korekty, bo Polski Związek Piłki Nożnej musi pójść śladami Polskiego Związku Siatkówki czy Koszykówki i zatrudnić do reprezentacji prawdziwych fachowców. Ja wiem, że oni są drodzy, ale proszę Państwa, my jesteśmy za biedni, żeby tanio kupować. I to już od mistrzostw Europy, kiedy Adam Nawałka na tych mistrzostwach osiągnął we Francji w miarę dobry sukces i zaprezentował się dobrze, jesteśmy po prostu, jakby to powiedzieć, król jest nagi. Bo cały świat, powtarzam, gra od numeru 1 do numeru 11, prawda? Najlepsze drużyny światowe grają jedną dziesiątką, jedną szóstką, jedną siódemką, bo każdy z zawodników, jedną dwójką, jedną trójką, bo każdy z zawodników ma swój przydział. My, jak my gramy? I to jest wiadomo już przed meczem. Albo gramy dwoma dziewiątkami, który żaden zespół klasowy na świecie nie gra, albo gramy dwoma dziesiątkami. No proszę mi pokazać ten. Jeśli gramy dwoma dziewiątkami i jeśli gramy dwoma dziesiątkami, to wiadomo, że w tej drugiej linii będzie luka, no bo będzie jednego mniej do gry defensywnej. I to, co mówię, oni po prostu w drugiej linii wygrywają wszystko. A prawda jest taka, pokaż mi swoją drugą linię, to powiem ci, jaki masz zespół. Jeśli my nie gramy na zero z tyłu poprzez właśnie panowanie w drugiej linii, no to potem będziemy zrzucali wszystko na Krychowiaka, który sam zostaje na linę tego. Nie. Musi 9 zawodników bronić. Tak jak jest w każdej drużynie. A u nas 3 jest wyłączonych. Tak jak wczoraj było. 2 dziesiątki, jedna dziewiątka. Albo po przerwie 2 dziewiątki i jedna dziesiątka. I ostatnia sprawa. Proszę Państwa, nie rozumiem jednej rzeczy. To nawet dziecko w przedszkolu zrozumie. Przegrywamy 2-0. Zgadza się. Ale dopóki piłka w grze, to mówił pan Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe. Proszę przeanalizować sobie różnego rodzaju mecze, reprezentacyjne, klubowe, że rozstrzygnięcia padają w 91, w 95, w 96 minucie i można wszystko po prostu tak. Robi się zmianę w tym momencie na 4 minuty przed końcem regulaminowego czasu, plus chyba 4 minuty były jeszcze dodatkowo, czyli 8 minut przed końcem, robi się zmianę, zmienia się najlepszego naszego ofensywnego w tym dniu zawodnika Zielińskiego, wpuszcza się jakiegoś debiutanta z Pogoni, przepraszam, nawet nie znam nazwiska, bo nie utkwiło mi w pamięci, zamiast jak już puści, bo przegrywamy 2-0, zamiast puścić Świnierskiego, który się rozgrzewał jako tą trzecią dziewiątkę, bo albo nam strzelą trzecią bramkę, albo kontaktową jakąś strzelimy i może jakiś remis będzie, to zdejmuje się najlepszego zawodnika, zamiast zdjąć jednego z 3 stoperów i zagrać na pełne ryzyko. Nie wiem, co miało znaczyć wejście zawodnika Pogoni, czy to jest jakaś jego promocja, czy no nie wiem, o co chodzi. Ale wszyscy, łącznie z ile tam było, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, docenili to, mówię to w cudzysłowie, żegnając po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Ja nie pamiętam, kiedy drużyna narodowa, moja drużyna narodowa, nasza drużyna narodowa była po prostu żegrana gwizdami. I to jest wszystko, co mogę niestety powiedzieć o wczorajszym spotkaniu. To tak podsumowując, panowie, wypowiedź, taką pierwszą kwestią, którą chciałem poruszyć,
Uważa pan, że w niedzielę o godzinie 23 żegnamy się z Czesławem Michniewiczem, dochodzi do spotkania Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN z Czesławem Michniewiczem i po prostu prezes dziękuję za dotychczasową współpracę selekcjonerowi. Tak możemy to rozumieć, panie Janie? Takie jest moje zdanie po rozegraniu 5 meczów z kapitalnymi przeciwnikami. Powtarzam, z kapitalnymi przeciwnikami w Lidze Narodów. W każdym meczu inny skład, w każdym meczu inny bramkarz. Jeśli ja słyszę od selekcjonera, że w dalszym ciągu jest to plac budowy, to mnie po prostu, przepraszam za jedno brzydkie słowo, krew zalewa. Dlaczego? Budować to można drużynę klubową, bo można kupić sobie Neymara, Messiego, Lewandowskiego, natomiast reprezentacji się nie buduje. Buduje to się wrzut na pewnej części ciała, ponieważ reprezentację albo się ma, albo nie ma. A my od mistrzostw Europy we Francji mamy zawodników najlepszych w historii polskiej piłki, natomiast nie mamy drużyny. W żadnym praktycznie meczu nie było drużyny. I to, czyja to jest wina? Przepraszam. Super Ekspresu i Jana Tomaszewskiego. Takie jest moje zdanie. Zachęcamy oczywiście naszych widzów do zadawania pytań i tutaj pan użytkownik, pan Szemrany napisał, że oprócz Żelińskiego, który w końcu zagrał na poziomie, jakiego od niego oczekujemy, tylko Zalewski przejawiał jakąkolwiek ochotę do gry. Reszta stała. Jednym słowem nędza. Trudno się nie zgodzić, panie Janie, z tym stwierdzeniem. Ale jeszcze raz podkreślę. No kto ich kieruje? Oni są wszyscy pod, to co powiedziałem, pod skrzydłami najlepszych trenerów świata. I tam jak trener coś powie, to jest święte. A u nas oni nie wiedzą, co mają grać. No te zmiany, te wszystkie, no po prostu my nie mamy w tej chwili drużyny, która by się rozumiała, która by miała powtarzalność. Proszę zauważyć, Holendrzy strzelili te dwie bramki. Raz z lewej strony, raz z prawej strony. Były to takie same akcje, pach, 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 z pierwszej piłki. A u nas jaka była wymiana na połowie przeciwnika? Nie było praktycznie żadnej wymiany, traciliśmy bardzo szybko piłkę, albo była tak zwana, to co powiedziałem, laga do przodu i a nuż ktoś popełni błąd. No tak nie można grać. To jest jakiś archaiczny futbol. I za to, przepraszam, odpowiedzialny jest selekcjoner i sztab szkoleniowy. I moim zdaniem, powtarzam, to jest moje zdanie, zawodnicy nie mają respektu tak, jak mają w klubach. Bo tam jakby taki jeden gest, jeden, drugi, trzeci, tytuł tamtego, to od razu jest zdjęty z boiska. Bo te gesty to powinien robić i korekty wprowadzać trener podczas spotkania. On to powinien widzieć. A nie to, że przybiega do niego, jeśli to jest prawda, bo ja w to nie wierzę, no ale już przyjmuję, że jest to prawda, przybiega kapitan drużyny, jak mamy grać w pressingu. No Chryste Panie, on przybiegł w 40 minucie, a zmiana była zrobiona w drugiej czy trzeciej minucie. No przecież to jest brak jakiegokolwiek panowania nad zespołem. Jeśli już pan wspomniał o kapitanie naszej drużyny, Robercie Lewandowskim, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że spodziewaliśmy się chyba po nim więcej, zwłaszcza oglądając jego ostatnie występy w FC Barcelonie. Wczoraj 36 kontaktów z piłką, 0 strzałów. To pierwsza taka sytuacja w tym sezonie, żeby Robert Lewandowski w meczu nie oddał żadnego strzału. I pana zdaniem wynika to z tego, że drużyna nie grała z Lewandowskim, czy Lewandowski nie grał z drużyną? A może trzecia opcja, selekcjoner nie potrafi wykorzystać potencjału naszego kapitana? No to jest to trzecie. No powiedział, trafił pan w sedno sprawy. No przecież to, żeby Lewandowski grał, musi otrzymywać piłkę. I on to pokazywał. No i co? I tu gramy dwoma dziesiątkami. Przed meczem wspaniała odprawa się mówi, że no te dwie dziesiątki będą dostarczały paliwa dla Roberta. A Robert paliwo miał w tym momencie, jak się cofał na koło i tam miał kontakt z piłką. No bo rzucać długie piłki na może jakiś tam obrońca popełni błąd i Robert dojdzie do piłki, no to jest tylko na zasadzie może. To jest taki totolotek. Nie było żadnej, powtarzam, żadnej akcji,
poza tym kapitalnym podaniem do Frankowskiego od Zielińskiego, było dośrodkowanie po ziemi i no, Milik w stylu Mistrzostw Europy 2012 zachował się, no i z 5 metrów nie trafił w bramkę. To była jedna akcja, a oni tę akcję, taką samą akcję, mieli w 5 minucie. Była identyczna akcja, tyle tylko, że tam obrońca, który wszedł do przodu, nie trafił czysto w piłkę, bo już tam w 5-6 minucie był 1-0. Poza tym jest jedna rzecz. Proszę zobaczyć. Oni też grali trójką. Jeden ze stoperów włączał się. Włączali się obrońcy. A u nas to, co któryś z internautów napisał, poza Zalewskim, który starał się jakoś wejść do przodu, stworzyć przewagę, żaden z trzech stoperów nie był, oni tylko są przy stałych fragmentach gry, przy rzutach rożnych, przy rzutach wolnych. A trzeba właśnie zaskoczyć przeciwnika, że jeden z tej trójki wyskoczy, rozegra, gdzieś tam coś stworzy przewagę, czy strzeli z daleka. No nie było, no po prostu wczoraj był futbolowy kabaret i to mówię z pełną odpowiedzialnością za słowo. Jeśli ktoś mówi, że ale myśmy też mieli sytuację, to widocznie poza tą sytuacją Milika oglądał inny mecz. Pan Darek napisał na naszym czacie na żywo, że każdy mecz pokazuje, że trzeba wyeliminować Szczęsnego, Krychowiaka i Glika, który zwalnia grę i nie potrafi podjąć decyzji. Zgodziłby się pan z takim, taką opinią? Nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Po prostu oni nie są wykorzystani. No przecież umówmy się. Taka nagonka, jaka w tej chwili jest na Szczęsnego, przecież ten bramkarz gra w jednym z najlepszych klubów świata. Na co dzień, powtarzam, na co dzień trenuje przeciwko naprawdę fenomenalnym strzelcom, fenomenalnym zawodnikom, bo tacy zawodnicy grają w Juventusie Turyn, bez względu na to, jak oni w tej chwili grają, ale umiejętności ich są ogromne. Jeśli chodzi o Krychowiaka, Krychowiak jest sam w tej drugiej linii i nie ma takiego drugiego wsparcia. Był Moder, niestety o nim musimy zapomnieć na Mistrzostwach Świata, bo nie, no, współczuję Kubie, no ale ta kontuzja go wyeliminowała i w tej chwili on jest tam sam. I jak podkreślam, jak grają dwie dziesiątki, to kosztem jednego pomocnika. Jak grają dwie dziewiątki i za nimi Zieliński, no to też kosztem pomocy, czyli kosztem gry defensywnej. I jest to futbol, który żadna reprezentacja i żaden szanujący się klub nie gra. A my co chwilę coś nowego. Dwie dziewiątki, dwie dziesiątki. Czekam, kiedy wreszcie, powiedzmy, zamiast Glika zagra bramkarz i będziemy grali dwoma bramkarzami. Jeden będzie nogą bronił, drugi będzie normalny. Wspomniał pan o Moderze. Tutaj trzeba troszeczkę chyba tą kwestię środka pola poruszyć, bo tam jest po prostu pustka. Tak naprawdę nie ma tam piłkarzy, którzy mogliby po prostu wejść i zagrać. Nie ma Bielika, który też doznał kontuzji. Wspomniany Moder też już nie może, nie wystąpi ze względu na uraz na Mistrzostwach Świata. Krychowiak zagrał, jak zagrał. A w ogóle Linety po raz kolejny nie sprawdził się w tej reprezentacji. Wczoraj był to po prostu taki występ widmo. Nie było tego piłkarza i to zmiana w przerwie by to potwierdziła, więc chyba z tą formacją mamy największy problem. Tak, ale cały czas, ja na początku powiedziałem, pokaż mi twoją linię pomocy, jak grasz w defensywie, powiem ci, czy jesteś. Proszę zauważyć, wczoraj Kamiński, który był objawieniem, który został kupiony do Wolfsburga, nie był nawet w 23. A ja mam takie pytanie. Gdyby Kamiński nie poszedł do Niemiec, bo tam gra i gra po prostu, grał na początku całe mecze, teraz gra ogony, ale jest przygotowany do tego niemieckiego futbolu. Jego nie ma w 23. Gdyby on grał w Lechu, jestem przekonany,
że grałby wszystkie mecze, że strzelałby bramki, nie gra, to Skóraś, który moim zdaniem jest, sprawdził się w międzynarodowej rywalizacji i jemu się należał, powiedzmy, ten debiut, ten 10-minutowy, ale gdyby grał w Lechu, to byłby etatowym reprezentantem Polski, grałby w pomocy. Mielibyśmy pomoc rozwiązaną. Poszedł do Niemiec i wszyscy zapominają o tym, że Milik, że Lewandowski, jak poszli w pierwszym roku do niemieckich klubów, byli wyśmiewani, nie mieli miejsca. Dopiero jak weszli w ten prawdziwy kierat prawdziwego futbolu profesjonalnego, stali się zawodnikami europejskiego formatu. I u nas przykład taki klasyczny. Jakby tu powiedzieć, był kiedy na Mistrzostwach Europy rewelacją był zawodnik Krakowi. I okazuje się, że kiedy poszedł do Leicester, tam nie za bardzo załapał się od razu do tego kieratu i nie pomogli mu. I Kapustka praktycznie się skończył jako taki zawodnik europejskiego formatu. A nawet chyba Gary Lineker powiedział po Mistrzostwach Europy, to jest chłopak, który będzie w europejskiej czołówce. I niestety zostało to zmarnowane. W tej chwili cały czas i u nas jacyś kretyni, powtarzam, jacyś pseudodziennikarze, jacyś pseudoeksperci mówią, że jak ktoś nie gra regularnie w klubie, to nie ma prawa grać w reprezentacji. Panowie, ja wam chcę przypomnieć, bo wy znacie piłkę nożną z komiksu, że Solskjaer był, który grał końcówki w Manchesterze United i był kapitanem reprezentacji Norwegii. Przecież na co dzień trenują. Ja rozumiem, że taki zawodnik gra końcówki albo nie gra w drużynie, bo przytył tam 20 kilo, bo coś tam, jakiś niesportowy tryb życia. Ale jeśli on na co dzień trenuje z najlepszymi piłkarzami świata, to jest to po prostu niemożliwe. Tylko że u nas jest ten idiotyczny przesąd, że jak nie gra. Powtórzę jeszcze raz, w Barcelonie, w Realu Madryt jest 25 reprezentantów różnych krajów, a tylko może grać 16. Czyli 9 reprezentantów niejednokrotnie siedzi na trybunie. I oni w swoich reprezentacjach grają, tam nikt nie wybrzydza. Ale u nas oczywiście ci pseudodziennikarze i pseudokomentatorzy mówią, nie gra, no to on nie ma ograniczeń. Tylko pogratulować takiej filozofii. Dlatego jesteśmy w takim miejscu, jak jesteśmy. Dla mnie mamy najlepsze pokolenie. Ja byłem przekonany, że jak to się scementuje, to mamy szansę na półfinał. A w tej chwili trzeba się martwić, czy my się utrzymamy w Lidze Narodów, w tej dywizji A i czy my wyjdziemy z grupy. Przecież to byłaby... No nie możliwe, bo jeśli nie oni, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Najlepsze pokolenie w historii, jeszcze do tego, proszę, był Piszczek, był Błaszczykowski, to wszystko poskładać. Oni grali w najlepszych drużynach europejskich, grali na najwyższym poziomie. I co osiągnęli? Praktycznie nic. Wspomniał pan o Bundeslidze, to jeśli już mówimy o właśnie na lidze naszych zachodnich sąsiadów, nie może zabraknąć pytania o Gikiewicza, bo pani Asia pyta, co pan sądzi, czy Gikiewicz powinien dostać szansę w reprezentacji? Kiedy? Przepraszam, kiedy? Bo to się tak mówi, proszę państwa. Tego naprawdę nie rozumiem. Zawodnik się wprasza do reprezentacji i mówi, że on chce minutę zagrać nawet San Marino, żeby być tym reprezentantem kraju. Ma prawo tak powiedzieć, bo jeśli zawodnik z Pogoni gra 26 czy 27 spotkań dopiero w lidze i debiutuje 8 minut w reprezentacji Polski, ja się pytam za co. Czyli Gikiewicz tutaj miał jakiś taki pretekst do tego, żeby to powiedzieć. Natomiast sprawa Gikiewicza jest zakończona, dlatego że sam Gikiewicz powiedział kiedy? Tydzień temu czy półtora tygodnia temu,
że on na lodówce miał i ma swoje cele sportowe. I wykreślił tam grę w reprezentacji. Bo jeszcze raz podkreślam, on, jego marzeniem jest zadebiutować. To teraz, proszę powiedzieć, kiedy? Z Walią już nie zadebiutuje, a kiedy będzie powołanie drużyny na mecz, nie wiadomo czy z Kolumbią, czy z Chile, ale na pewno jakiś mecz towarzyski, to już się powoła 26 zawodników i w tym nie wiem, czy 3, czy 4 bramkarzy. I co? I wtedy on przyjedzie i powie, przepraszam, ja tutaj muszę zagrać? No, to już nie ma żadnego sprawdzania. Zresztą sam powiedział, wykreślił reprezentację i dla mnie jest to koniec dyskusji. Tak samo jak nie można już powracać do tego, a Fabian mógłby jeszcze zagrać. Nie, Fabian podjął decyzję taką, a nie inną, koniec, kropka. Bo jeszcze można powiedzieć, a może jeszcze Błaszczykowski, a może jeszcze Piszczek. No nie, to ci zawodnicy już nie wchodzą w rachubę. I to samo moim zdaniem jest z Gikiewiczem. To, że on gra kapitalnie, ale nie można robić czegoś takiego, że w 4 meczach Ligi Narodów gra 4 innych bramkarzy. To jest dla mnie nie do przyjęcia, bo ten bramkarz musi być jeden, który poustawia grę defensywną. A wczoraj było widać, bo od bramkarza się to zaczyna. Ty się cofnij, ty weź, ty uważaj na prawo, na lewo, że nie mamy tej defensywnej gry. Ja nie mówię w obronie, tylko całej gry defensywnej, całego zespołu. I teraz, jeśli, nie wiem, Gikiewicz by zadebiutował, to pierwszy raz na oczy widzi go chyba Glik, Bednarek, Kiwior. No pierwszy raz go na oczy widzi. Przecież to musi być zgranie, to jest drużyna, to nie jest sport indywidualny. I to jest wszystko w tym temacie. Moim zdaniem sprawa Gikiewicza jest zakończona. Sam to stwierdził i sam tak zadecydował, że wykreślił tę minutę w reprezentacji. Wróćmy na chwilę do tej sytuacji, która zdaniem nawet Grzegorza Krychowiaka mogła zmienić może nie całość meczu, ale przynajmniej dać troszeczkę nadziei na dobry wynik, bo Arkadiusz Milik w takiej sytuacji, jakiej miał w drugiej połowie, po prostu musi trafić. I tak można się zastanawiać, co dzieje się z tym piłkarzem, że w klubach potrafi strzelać, a w reprezentacji, no niestety, nawet z najprostszych sytuacji pudłuje i no niestety wystawia się troszkę na pośmiewisko, bo potem w internecie dość mocne komentarze pod jego adresem występują. Powrócę do tego, co powiedziałem na początku. Oni są trenowani przez najlepszych trenerów świata. I tam biegają, są, przepraszam, że tak powiem, zaprogramowani. Pan powiedział tutaj o jednej rzeczy, że nie trafił taką piłkę. Ale z drugiej strony, gdyby on w ligowym spotkaniu, nie wiem czy w Juventusie, no, bo we Francji za bardzo nie grał, nie był tym podstawowym zawodnikiem, gdyby miał tę sytuację drugą, kiedy prowadził piłkę i z 30 paru metrów strzelił, zamiast właśnie dograć do Roberta Lewandowskiego. Była taka sytuacja, już nie pamiętam w której minucie. To by został, ojeju, przez trenera klubowego, ale on by tego nie zrobił. On by musiał podać napastnikowi, który jest dziewiątce, który jest w lepszej sytuacji. On strzelił, no i oddał strzał. Tylko komu to potrzebne? Ten strzał był. Także tutaj brak jest, jeszcze raz podkreślam, dyscypliny taktycznej. A dyscyplina taktyczna jest tylko wtedy, kiedy trener ma autorytet. Trener się może mylić, ale dopóki trener tego nie zmieni, ma być tak, jak on to powiedział. I dam przykład. W Barcelonie Xavi pomylił się, jeśli chodzi o Lewandowskiego, bo na turnie amerykańskim kazał mu grać cofniętego, bez takiej typowej dziewiątki. Zobaczył po pierwszym meczu ligowym, że to niestety nie wychodzi, bo Robert jest za bardzo wykończony, bo jak w Bayernie biegał 7-8 kilometrów, a tutaj jak się musi cofać, to biega 12 kilometrów, a wiadomo, że to jest ogromna różnica, jak się 10 lat gra
na środku dziewiątki. Xabi zmienił swoje zdanie. Przyznał się do błędu. Robert gra teraz tylko i wyłącznie dziewiątkę, a zmieniani są właśnie ci harcownicy. Albo Fati, albo Dembele, albo Rafinha, albo Torres. Oni się zmieniają, a Robert jest ta dziewiątka i się przekonali do tego. Bo tak gra się w Hiszpanii, że oni, Xavi tak grał, że oni grali zawsze bez środkowego napastnika, bo mając takich pomocników jak Messi, jak Xavi, jak Iniesta, oni strzelali bramki. A w tej chwili w Barcelonie przekonał się Xavi, że ta dziewiątka musi być, bo Robert na to pasuje i strzela te bramki. Chciałem poinformować pana i naszych widzów, że jest już z nami blisko 1000 osób. Miło nam, że jesteście z nami. I tutaj pytania od jednego właśnie z widzów. Jędrzej Zając pyta: panie Janie, może to wina systemu, który nie działa w reprezentacji, począwszy od prezesa po piłkarzy? No coś w tym jest. Bo proszę państwa, proszę sobie przypomnieć wybór nowego selekcjonera. Odbył się w atmosferze, przepraszam, no co najmniej kontrowersyjnej. Bo wybór selekcjonera musi być, powtarzam, musi być, tak jak ten selekcjoner musi być niczym żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami. I nagle mówiło się o tym, o trenerach, mówiło się właśnie z autorytetem i nagle okazuje się, że podczas konferencji prasowej najważniejsze pytanie było, co z tymi telefonami do fryzjera. To jest po prostu na dzień dobry. Przecież to są zawodnicy, których trenują, jeszcze raz podkreślam, najlepsi fachowcy na świecie i nagle się okazuje, wychodzi na to, że te telefony, że to wszystko było tak, a nie inaczej. I wówczas moim zdaniem zarówno prezes, którego bardzo szanuję, jak i selekcjoner nie wyszli z tego z twarzą, bo wystarczyło, myśmy mówili tutaj, wystarczyło tylko powiedzieć, dobrze, proszę odtajnić moje zeznania w prokuraturze wrocławskiej. Jeśli prokuratorzy nie złożyli, jakby tu powiedzieć, do sądu wniosku o ukaranie, to znaczy, że jest czysty. I wtedy sytuacja byłaby inna. A tak to się ciągnie. Jak państwo myślicie? Przecież ja o tym doskonale wiem. Dziennikarze, jeszcze raz podkreślam, nie mają pojęcia o tym. Co zawodnicy są przez tydzień z sobą? Idą do pokoju. O czym rozmawiają? No, między innymi o tym. Czy to wpływa na autorytet, na respekt, na dyscyplinę taktyczną? Na pewno nie, bo są zastrzeżenia. I to dla mnie tak, ja się z tym zgadzam. Dla mnie ten wybór był, ja powiedziałem wówczas, podtrzymuję to dzisiaj, że ten dzień będzie najczarniejszym dniem w historii polskiej piłki. Dlaczego? Dlatego, że to nie tylko była polemika między dziennikarzem a prezesem i selekcjonerem. Tym się zainteresowały media belgijskie, meksykańskie i teraz to wyjdzie przed mistrzostwami świata, bo nasi przeciwnicy, oceniając naszą drużynę, bo już jesteśmy w tych finałach, będą do tego wracali. Komu to jest potrzebne? Komu to było potrzebne? I dlatego mówię, no, każdy z nas popełnia błędy. I moim zdaniem błąd został popełniony i trzeba go naprawić. I trzeba go naprawić niestety natychmiast, bo nie wydobędziemy z naszych zawodników, którzy w klubach grają bardzo dobrze, tych ich maksymalnych możliwości, żeby oni zaprezentowali się w drużynie narodowej. Czyli w mojej drużynie, w państwa drużynie, w naszej drużynie. A jeszcze raz podkreślam, pożegnanie po wczorajszym meczu przez kibiców po raz pierwszy od niepamiętnych czasów było gwizdami. Proszę mi powiedzieć, kiedy tak było? Na PGE Narodowym nie przypominam sobie takiej sytuacji, chyba że po meczu z Węgrami za Paulu Sousy jeszcze mogła być taka sytuacja. No ale to wiadomo, jaka była sytuacja wokół kadry.
Tak, ale byli, a nie, tylko że to było wielkie nieporozumienie, bo ten Bajeran z Portugalii pierwszą drużynę wystawił na Andorę, a drugą drużynę, bo podzielił reprezentację na Węgry. I myśmy mieli awans do barażu. Także tu nie było jakichś takich, to była po prostu nieznajomo. Bo przecież przypomnijcie sobie Państwo, że kapitan drużyny, który nie grał w tym spotkaniu, pytał się kierownika drużyny, a to my nie jesteśmy w barażach? No i ten mu tłumaczył, że jesteśmy w barażach, ale jak tam ci wygrają z tamtymi, no to my będziemy dolosowywani. I to była kompromitacja nieprawdopodobna. Całego sztabu szkoleniowego i całego PZPN. Ale mówię, poszło to dobrze i w tej chwili, żeby ta nasza drużyna z tymi zawodnikami wróciła na odpowiednie tory, na takie tory ich możliwości, naprawdę, jak Boże kocham, no przecież ich możliwości są nieprawdopodobne, co udowadniają w klubach. Musi nastąpić jakiś wstrząs, musi nastąpić po prostu zmiana selekcjonera. A nie ma pan czasami takich obaw, no bo tutaj już wspomniany Paulo Sousa, identycznej sytuacji właśnie jak po zwolnieniu Jerzego Brzęczka, że nagle zwalniamy trenera, który zdaniem wówczas Zbigniewa Bońka miał być trenerem do końca przynajmniej Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy doskonale pamiętamy, jak się zakończyły, kompromitacją. Mecz ze Słowacją czy potem ze Szwecją to było coś fatalnego. Mamy tutaj niespełna 2 miesiące do Mundialu i czy nie obawia się pan, że mogłaby się taka powtórka z bardzo przykrej rozrywki powtórzyć, jeśli chodzi o nagłą zmianę selekcjonera? Nie. Dlaczego? No dlatego, że zmienia się trenera w przerwie meczu. Są takie kluby. No bo jest potrzeba chwili. Jeśli ten selekcjoner, no jeszcze raz mówię, nie ma autorytetu, nie ma jakiejś siły przebicia. Pięknie mówi, no ale no za dużo mowy, jakby to powiedział pan Kazimierz Górski. Za dużo mowy, za mało gry i za mało czynu. Jeszcze raz podkreślam, to jest moje zdanie. Prezes Kulesza zrobi to, co do niego należy. I będzie zrobi to, co on będzie uważał za stosowne. Ale moim zdaniem gramy coraz gorzej. Gramy i prezentujemy się coraz gorzej. Ja jeszcze raz mówię, nie mówię tu o wynikach. Ale dla mnie ten mecz zagraliśmy gorzej, moim zdaniem gorzej niż przegrany 6-1 w Belgii. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze wyprowadzaliśmy jakieś ataki. Tam było coś. A wczoraj poza jednym kapitalnym zagraniem Zielińskiego do Trankowskiego nie było nic. Oni dominowali i powtarzam, dominowali na naszej połowie, na naszej szesnastce. Wymieniali piłki, jakby grali przy palikach. No, paliki stoją. A my wymienialiśmy nasze podania i byliśmy przy piłce tylko na naszej połowie. Nie na tym polega piłka. Pan Adam Rołanowski pyta, jako były bramkarz, może pan powiedzieć, jak ocenia pan występ Szczęsnego? Czy grał dobry mecz? Zasłużył na mundial? I jak pan ocenia zachowanie Szczęsnego? Tutaj najprawdopodobniej chodzi o to zachowanie z końcówki, kiedy doszło do starcia w polu karnym Polaków. Uważam, że Wojtek nie wytrzymał, jeśli chodzi o to zachowanie. Dlaczego? No, wiedział, że przegrywamy 2-0. No, to jest, ja wiem, co to znaczy. Jest to samotność bramkarza, on stoi cały czas, nic nie wychodzi. U niego się to gotuje, ten stres narasta. Ja, moim zdaniem, zawodnik holenderski nie chciał go kopnąć, on, jakby to powiedzieć, trzymał nogę. Wojtek na niego wpadł, proszę tę sytuację, Wojtek wpadł, bo się rzucił pod nogi, kapitalnie się rzucił, ale wpadł głową w jego nogę. Nie było tam jakiegoś celowego zagrania. I tutaj Wojtek nie wytrzymał i ten cały stres, który się w nim nagromadził, ten bardzo słusznie dostał żółtą kartkę. Natomiast jeśli chodzi o grę, nie miał moim zdaniem żadnych szans, bo strzały
tą piłką, jeszcze takie strzały, jakby powiedzieć, z 10, z 11 metrów, są moim zdaniem nie do obrony. Oczywiście wszystkie piłki są do obrony, powiem inaczej, nie zawalił, ale nie miał jakichś takich okazji do pokazania się, że jest bramkarzem światowej klasy. Jest bramkarzem światowej klasy. Tutaj pan Zbigniew Zawadka, taka prośba do pana, panie Janie, żeby wystosował pan swoją, wystawił swoją jedenastkę, bez względu na to, czy ktoś jest kontuzjowany, czy nie, na ten moment, jaką by pan widział w pierwszym meczu teraz. Załóżmy, że nie ma nikt kontuzji, mamy pełen wybór. Pierwszy mecz na Mistrzostwa Świata, pana zdaniem wyjściowa jedenastka to? Moim zdaniem, no ale tego nie będzie najprawdopodobniej, 4-4-1-4-4-1. I przepraszam, 1-4-5-1. Szczęsny w bramce, na prawej obronie Kasz albo Bereszyński, to jest do wyboru. Tutaj Kibior, z trójki bym wybrał Kibior, Bednarek, Glik, jednego zawodnika, dwóch zawodników i na lewej obronie Zalewski. Ewentualnie Reca i teraz pomoc. Od prawej wybrałbym właśnie może Frankowski? Tak, chyba Frankowski, dwóch i trzech defensywnych, bo w defensywie i w ofensywie bardzo dobrze gra Zalewski, czyli Zalewski na lewej stronie i tutaj wybrałbym Góralski, Żurkowski. Bo to są zawodnicy typowo, ewentualnie Bilik. Z tej trójki wybrałbym tych dwóch defensywnych. Grzesia Krychowiaka widzę w tym momencie jako takiego rezerwowego, który pomoże, bo on ma ogromne doświadczenie, tak samo jak Grosicki, pomoże w utrzymaniu wyniku, jak trzeba będzie utrzymać wynik od 70 minuty, że wejdzie jako ten taki doświadczony zawodnik, który poustawia to wszystko, bo wiadomo, że przeciwnik jak będzie przegrywał, to będzie atakował i tutaj Grzesiek może się przydać. Bo od początku widać, że on jest za mało dynamiczny. Każde jego przyjęcie to kończy się faulem, bo on się zastawia, oczywiście po cwaniaczku się zastawia i robi to doskonale, ale no, nic z tego nie wynika, bo jest rzut wolny i koniec. Przed nim widzę albo Szymańskiego, albo Zielińskiego, bo dwóch nie może grać, i Robert Lewandowski jako ta typowa dziewiątka. To jest moja jedenastka, którą ja w tej chwili widzę. Ale jeszcze raz podkreślam, oni tego poza, nawet w meczu ze Szwecją nie mieli okazji tego pokazać, bo dostaliśmy dzięki, jak to ja mówię, pozytywnym idiotom z FIFA, dostaliśmy prezent w postaci takiej, że Szwedzi grali z Czechami mecz z dogrywką, a my rezerwowym składem graliśmy tam z Walią, jakimś z Szkocją, już nie pamiętam, mecz i w drugiej połowie Szwedzi już oddychali rękawami. Jak to się odbija? My właśnie tutaj w tej dyskusji mówiliśmy o tym, że Polska jest skazana na zwycięstwo ze Szwecją, bo Szwedzi nie wytrzymają. Dopiero teraz Mistrzostwa Świata w siatkówce pokazały, czy Mistrzostwa w koszykówce pokazały, co to znaczy zmęczenie organizmu. Bo gdybyśmy nie grali 5 setów z Amerykanami i z Brazylijczykami, to jestem przekonany, że organizmy Kurka, Śliwki i naszych innych wspaniałych siatkarzy byłyby na większych obrotach i wygralibyśmy te mistrzostwa. Ale niestety organizmu się nie oszuka. I tutaj ja widzę przynajmniej taką jedenastkę, ale na pewno nie wystawiałbym ani dwóch dziesiątek, ani dwóch dziewiątek,
tylko nas. To jest zabezpieczenie gry na tak zwane zero z tyłu. Bo mając najlepszego napastnika na świecie, o czym cały świat wie, mając kapitalnego Zielińskiego, który potrafi rozprowadzić, tylko potrzeba włączyć właśnie tych w ataku pozycyjnym czy w ataku szybkim, włączyć tych naszych łącznie obrońców bądź pomocników. Ale po stracie piłki cała dziewiątka się broni. No 8,5, bo połówkę, tą połówkę widzę przy Zielińskim, że on się cofnie, on nie nadaje się do odbioru piłek, to bardziej tutaj pasuje Szymański, że będziemy się bronili w dziewiątkę, a Robert Lewandowski będzie na naszym polu karnym tylko w momencie stałych fragmentów gry. Wspomniał pan o Sebastianie Szymańskim. Po przejściu do Feyenoordu gra dobrze. Chwalą go w Rotterdamie. Ale wczoraj nie było widać tego, że przywiózł formę z Holandii, bo tak naprawdę pierwsza połowa do zapomnienia, w drugiej niewielki zryw, no nie był to dobry występ naszego młodego wciąż zawodnika. Zaraz, spokojnie. Szymański zabłysnął już w Rosji. Został uznany, został, jakby to powiedzieć, wybrany do jedenastki nie tylko rundy, ale i sezonu. Czyli tam, ale Szymański gra jako ten numer jeden playmaker. Tak jak gra Zieliński. Zieliński jest numer jeden rozprowadzaczem. I tutaj, jak oni dwóch mieli takie same zadania, no to jeden drugiemu przeszkadzał. Jeden drugiemu, powiedzmy, no jeden chciał być lepszy od drugiego. Jeszcze raz mówię. Na całym świecie dlatego są numery. W tej chwili trenerzy, menedżerowie kupują dziewiątkę, ósemkę, siódemkę, szóstkę, no bo każdy ma określone zadanie. A u nas gramy dwoma dziewiątkami, dwoma dziesiątkami. No to jeszcze raz podkreślam, po raz ostatni to powiem. No to zagramy dwoma bramkarzami. To też będzie zaskoczenie dla przeciwnika. Niestety, trzeba wybrać. Nie możemy grać dwoma dziewiątkami, bo gra defensywna będzie powiedzmy, na tym cierpiała. Ale u nas od razu, no jak Milik strzelił bramkę w Juventusie, to już dwoma dziewiątkami gra. Nie, trzeba wybrać. Ja tylko przypomnę, że w pewnym momencie ci pseudoeksperci i pseudodziennikarze już okrzyknęli Piątka lepszym od Lewandowskiego. Gdzie oni są w tej chwili? Gdzie są ci, którzy w studiu telewizyjnym pokazywali te pistolety, to wszystko? Niech się wytłumaczą z tego. I to było właśnie przyczyną tego, że my w poprzedniej Lidze Narodów nie graliśmy u siebie Final Four, bo gdyby była inna taktyka, była na jedną dziewiątkę, to jestem przekonany, że z Włochami i z Portugalią tutaj wygralibyśmy te spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie i wygralibyśmy tą grupę. I wtedy Boniek nam załatwił, że gdybyśmy wygrali grupę, u nas byłby Final Four. A tak zajęliśmy, nie wiem, czwarte miejsce, bo chyba wtedy żeśmy nawet spadli, ale to powiększyli. Także to nie, tu jeszcze raz powiem, tu nie można oszukiwać. Przykład, w reprezentacji Francji mają Benzemę i Giroud. Nie ma sytuacji, żeby dwóch grało równocześnie, albo ten, albo ten. A u nas? Jak tylko ktoś dobrze kopnie piłkę, strzeli bramkę, już dwie dziewiątki, dwie dziesiątki. Trudno, trzeba wybrać. Użytkownik Freshlighty Bim napisał, a w zasadzie też zapytał, dlaczego polski system szkolenia wyprodukował tylko jednego Zielińskiego i Lewandowskiego, którzy umieją grać w piłkę. W Holandii umie grać 26, a u nas tylko dwóch. A Bonik twierdzi, że dobrze szkolimy. Ja też jestem za tym, co powiedział Zbyszek. Od momentu, kiedy Boniek prowadził AMO, czyli Akademię Młodych Orłów, proszę zauważyć, ilu tych chłopców młodych zaczęło grać. Tam, gdzie w klubach postawiono na młodzież,
na te dzieci 11-12-letnie, żeby ich szkolić, to mamy klasyczny, wzorowy przykład Lech Poznań. W ciągu ostatnich 3-4 lat sprzedali chyba z 10 zawodników i to za duże pieniądze. I to do klubów naprawdę renomowanych. Nasze dzieci są najbardziej, jakby to powiedzieć, to są łobuziaki, to są takie cwaniaki, to są takie trochę zawadyjaki. To jest kapitalny materiał, tylko trzeba ich po prostu zmonitorować. Niestety, Boniek tutaj przegrał nieprawdopodobną sytuację. Chciał wprowadzić dwóch zawodników obowiązkowo w każdym meczu ligowym. Już w tej chwili nawet jeden nie musi grać, tylko tam 3000 minut, coś tego. Został po prostu ośmieszony. Dlaczego? Dlatego, że menedżerowie sprowadzają i to nie jest system szkolenia, to jest po prostu system kupowania. Sprowadzają trzecio-czwartoligowych zawodników z Hiszpanii i z Portugalii i oni tutaj u nas brylują. A co oni pokażą dla tych młodych chłopców? Przypomnę, Luboja w Legii, stary wyjadacz, grał w Lidze Mistrzów i dzięki Luboi ilu zawodników zostało wypromowanych. Niestety u nas menedżerowie rządzą i mamy to, co mamy. Proszę zauważyć, jeszcze raz powtórzę, w żużlu mamy najlepszą ligę żużlową na świecie, ale co z tym jest związane? To, że my od 10 lat jesteśmy mistrzami świata juniorów, czy to drużynowo, czy indywidualnie. Dlaczego? Bo ci juniorzy jeżdżący na żużlu nie jeżdżą bezpośrednio, bo oni między sobą jeżdżą podczas meczów ligowych, bo tam musi dwóch jeździć. Musi, powtarzam, jeździć i oni patrzą się na tych najlepszych na świecie. Podglądają ich. Na treningu czasami się z nimi ścigają. Efekt? Kiedyś mieliśmy jednego Tomka Golowa, w tej chwili tych zmarzlików jest tam tylu, że jak nie ten zdobędzie Mistrzostwo Świata, to ten. I to na tym to wszystko polega, a nie na tym, żeby kupować 50 zawodników po 20 tysięcy dolarów, to lepiej kupić jednego za milion dolarów, który coś wniesie do tej piłki, że ta młodzież się będzie uczyła. Proszę bardzo, siatkarze. Najlepsi siatkarze świata praktycznie u nas grają, najlepsi trenują i wyniki mamy od ładnych paru lat. A w piłce, dopóki będzie ta zaściankowość, dopóki będą menedżerowie rządzili. A proste wyjście z sytuacji. Ministerstwo Pracy nie wydaje zgody na podjęcie pracy dla piłkarza, który nie przedstawi odpowiedniego CV, czy ewentualnie życiorysu, że on występował gdzieś tam w reprezentacjach jakichś młodzieżowych, czy 50-100 meczów w Bundeslidze ma. I to jest wszystko. Zbliżając się powoli do końca naszej transmisji, jest z nami blisko 1300 osób. Chciałbym zapytać o ten mecz, który przed nami, bo ten mecz z Walią będzie niebywale istotny, jeśli chodzi o utrzymanie w Dywizji A. Chyba nikt nie zakłada, że w Cardiff przegramy, ale czy ewentualna porażka, a co z tym związane, spadek do tej niższej dywizji, byłby, no nie bójmy się słów, kompromitacją naszej piłki? Naturalnie, że tak. No proszę Państwa, Walijczycy, tylko że oni mają zespół. Wprawdzie tam trzech nie zostało powołanych, nie wiem dlaczego, ale oni mają zespół, oni mają drużynę. Tam się rozumieją i oni grają w jednym praktycznie składzie. To, że tam wypadł Ramsey, to, że tam wypadł jeszcze ktoś, to nie jest ważne. Dlatego, że gra się mecz 16 zawodnikami. I kto tam wejdzie, to będzie starał się realizować drużynowe zadanie. A my mamy zawodników, nie mamy zespołu. Ale jeszcze raz podkreślam. Klasa naszych zawodników, przepraszam, może obrażę Walijczyków, nasi zawodnicy o klasę przerastają swoich rywali w drużynie Walii. I oni sami mogą wygrać to spotkanie. Ich indywidualne ten. Ale jeszcze raz podkreślam, bez względu na to,
czy wygrają, czy przegrają. Moim zdaniem prezes Kulesza musi się zastanowić nad zmianą selekcjonera. A czy to nie jest troszeczkę tak, że na własne życzenie straciliśmy mecz, który moglibyśmy potraktować nieco testowo, bo wczoraj wystarczyło zremisować przy wyniku w Belgii, gdzie Walia przegrała. Gdybyśmy zremisowali z Holandią, mielibyśmy już to pewne utrzymanie w dywizji A i Czesław Michniewicz mógłby jeszcze coś sprawdzić. A teraz musimy wyjść na galowo i tak naprawdę czas sprawdzania będzie bardzo, bardzo krótki przed Mundialem. Przepraszam, tu się z panem nie zgodzę. Kogo pan chce sprawdzać? Sprawdzać to można tego zawodnika z Pogoni i sprawdzać można z Kurasia, który wczoraj no, starał się, ale to nie jest ta klasa przeciwnika, która jest w lidze konferencji. Ale to jest chłopak, który zdał egzamin, powiedzmy, w konfrontacji europejskiej. Kogo pan chce sprawdzać? Milika, Świderskiego, no na Boga, no przecież od tego jest selekcjoner, tak jak mówię, że on ma wszystko rozpisane, wady, zalety wszystkich zawodników. Cały sztab powinien, ich tylko trzeba dopasować do swojej koncepcji. Niestety, tej koncepcji nie ma i oni wszyscy biegają, przepraszam, jak Żydzi po pustym sklepie, tak się mówi i szukają sami nie wiedzą czego. Jest to tylko i wyłącznie sprawa tutaj taktyki i realizacji tej taktyki. Nie może być, że kapitan pobiega i jak ten pressingiem jest, ja coś zmienię. No przecież to jest kabaret. To nie jest drużyna piłkarska. I dlatego mówię, no aż mi się nie chce myśleć o tym, co by było w Katarze, jakby ta cała ekipa tam pojechała? Niezmieniona. To tak na koniec. Pana przewidywania przed niedzielnym meczem. Jaki to będzie wynik i czy uda nam się utrzymać? Czy uda? Musi nam się udać utrzymać, bo jeszcze raz mówię. Indywidualna przewaga naszych zawodników. Jestem przekonany, że ten mecz musimy zremisować. Bo jeśli zagramy z tyłu na zero, oni się zaczną, powiedzmy, bo oni muszą wygrać to spotkanie i tutaj będą te kontry, możliwość do kontry. Jeśli nie wykorzystamy tego, no to przed następne, nie wiem, rok czy dwa lata będziemy grali w dywizji B, a to byłoby dewaluacją, dlatego że naprawdę my mamy drużynę, która powinna odgrywać może nie czołową, ale tą taką średnią europejską rolę w piłce. Miejmy nadzieję, że właśnie w dywizji A się utrzymamy, w niedzielę wszystko się wyjaśni. Nie miejmy nadzieję, tak musi być tak i musi być, dobrze. To tak musi być w niedzielę. Panowie piłkarze, słyszeliście apel pana Jana Tomaszewskiego, także zobaczymy, jak to będzie w niedzielny wieczór. Panie Janie, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Mam nadzieję, że w poniedziałek... W lepszych nastrojach, prawda? Tak jest, że będziemy w lepszych nastrojach. Dziękujemy również wam, drodzy widzowie, że byliście z nami. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie komentarz. Tak jak pan Jan powiedział, do zobaczenia w poniedziałek.